Waka waka motherfucka, bawi się w Michała Szpaka. Kupię sobie czteropaka, smaka, zjem se Big Maca. Co za draka, droga waha, a mnie znowu bierze sraka. Mega beka, XDKK, na ścianie wisi alpaka. Powiem ci coś, kochano, moim synku, dobrze? Jak pierdolnie spod kichy pierda, tak potem cała dzielnica to przeżywa. W domu to kurwa wszystkie okna trzeba otworzyć, bo kurwa nie idzie wytrzymać. Także ci współczuję, bo dzisiaj kurwa była grochowa. Ale powodzenia życzę. Pracuję w tej firmie razem z synem. Zastanawiacie się, gdzie on jest? A chowa się gdzieś w krzakach i napierdala kamieniami w szyby. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. On ma zajebistą zabawę, a ja w chuj roboty. Tyro, nie jesteś w Matrixie. Jesteś w Sosnowcu. Badaj to. Achim, tyś blankociulą, czemu odchodzisz? Bo jak się chędożymy, to możmina jak srające dzicik na pustyni. Dzień dobry, zakładamy w pańskiej okolicy światłowody. Jest pan zainteresowany? Światło i wodę to mi powolnie założyli! Ale przy pana, to nie chodzi o żadne... Idźmy stąd do suści, bo policja dzwonię! Tam kurwa, dążymy, dawaj! Nie kupimy, no jebiemy się, no! Kurwy syny, szybciej! Nie najebiemy, no kurwa, no nie zdążymy, no nie kurwa! Szybciej, szybciej! Rej! Rej! Halina! Sprzedaj wódę! Dobra, wnuczek. Posłuchaj mnie, bo nie będę się powtarzał. Jedziesz po babcie na lotnisko. Nie interesuje mnie, jak to zrobisz. Ale masz zrobić tak, żeby dostała zawału. Już nie chce mi się dłużej na ten spadek czekać. Koj Chryste, za łupieżą to włosów normalnie nie widać. Wszy, pająki, dżdżownice i małe plemię mrówek. I czego mordę cieszy? Masz tak tłuste włosy, że można frytki smażyć. Zaraz, a co, kawałki obiadu? Żygnę! Siema. Stój. Dobrze wiesz, że nie możesz wejść do lokalu. Jak to ja nie mogę? Nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Ostatnio przegiałeś. Ja przegiałem? No może kilka głębszych, ale zaraz ci dopierdolę. Nie dasz mi rady. Taki kurwa cwaniak jesteś? No to ci wyrucham matkę. Powiesz mi w końcu, z kim mnie kurwa zdradzasz? Cały czas z nią rozmawiasz i to jeszcze po angielsku, bo dobrze wiesz, że nie rozumiem tego języka. Kobieto, z nikim nie rozmawiasz. Co się nie rozmawiacie? Powiesz mi chociaż, jak się nazywa? Nazywa się Siri i codziennie ją pytam o pogodę. Haha, stary, to jest oczywiste, że to ja miałem więcej lasek niż ty, tu nawet nie mamy o czym rozmawiać. No wiesz, przypomnę ci tylko, że miałem Gabrysię, Paulinę, Asię, Agegosię, Anię i Zosię. Jesteś duchem i tak żadna ci nie widzi, dlatego żadna nie oskarży mi o gwałt. Ja to chyba o czymś zapomniałam. KURWA ŻELAZKO! O chuj! Jaki prostopadłościan jest bardzo skrzywiony. Pani Ryj. Idź. Jesteś za mądry, bo to się dzieje. Jako dupa, ale by chwedrował jak węgiel na grubie. Ojej, tato jest na pewno z Bytomia. Co, że z Bytomia, ty gorolu z Sosnowca? Przyniosłem, kurwa, placki, a te chuchuje jebane zajebali pudełka. Nie ma pudełek, kurwa mać. Co powiem żonie, co? Elka? Elka, otwórz! Dlaczego znowu palisz sama? Dlaczego nie podzielisz się? Jebie w całym domu już! Puść choć dymka tu, proszę cię! Dzień dobry, Zając Zuzia jest na składzie? To nie jest sklep Biedronka! Macie może liskę ludzka? To nie jest kurwa Biedronka! Dzień dobry, ja o tego liska chciałem zapytać. Weź kurwa spierdalaj komuchu, to nie jest Biedronka! Jest na Banchowie ciężko maszyna, rubo jak kachlok, nie limuzyna. Stoi dycho, packo i zipie, a hajer jeszcze wungal w niesypie. Pytem wagony poodpinali i całym szwadronem kajś pojechali. Nic nie rozumiem. Będziecie mieli dzisiaj mało roboty. A jak przyjdzie druga zmiana, zostawcie im wszystko, żeby mieli zapierdol. Do rana! Do rana! Ziutek, kolejna zagadka jest? Dajesz. Dlaczego Marysia, jak spadła z rowerka, nie płakała? Nie wiem. Bo jej kierownica płuco przebiła.
Elo. Jadłeś coś dobrego dzisiaj? Jadłem. Nienormalny jesteś, ty dziwko szatana. O kurwa, ale śmierdzi. Chuba, wstawaj, idziemy pić. Idziemy? Ale... Jurek! Jurek! Wszędzie mam nalewkę, brać? Bierz! Dobra. W szkole nauczycielka pyta dzieci, jaki jest największy przedmiot, który można wziąć do buzi. No i dzieci się odzywają. Gruszka, jabłko, śliwka. A Jasiu mówi, lampa! Jasiu, chyba coś ci się pomyliło. Nie, proszę pani, jak mama idzie spać, to mówi do taty, zgaś lampę, to wezmę do buzi. Ilu specjalistów robiło kobietę? Trzech. Otóż trzech. Pierwszy, hydraulik. Spierdolił robotę, bo co miesiąc cieknie i trzeba uszczelniać. Drugi, stolarz. Też spierdolił, bo się nogi rozkładają. Ale najbardziej spierdolił architekt, bo zrobił plac zabaw koło szamba. Dziękuję, dobranoc. Kelner, jajka! Podać? Nie, kurwa, podrapać! O kurwa! O ja pierdolę! Duj krowiszcze, skurwesyno! Duj! Oho!